Ja już od paru dobrych tygodni pracuję nad kolejną edycją Latającej Szkoły i chciałam Ci powiedzieć w taki super szybki sposób, więc ten filmik jest taki właśnie jaki jest, kręcony z ręki w przedpokoju. Chciałam Ci powiedzieć, co mi towarzyszy przy tworzeniu tej nowej edycji. Wyszłam z takiego punktu, że zapytałam samą siebie, gdybym ja jeszcze raz startowała ze swoją przygodą z biznesem, jakiego rodzaju kurs online byłby mi najbardziej potrzebny? I pomyślałam tak. Po pierwsze, chciałabym wziąć udział w takim kursie, gdzie za każdym razem, jak się loguję, po prostu się czuję zainspirowana. Te wszystkie materiały są tak zrobione i tak podane, że czuję się zmotywowana do działania i bardziej mi się chce robić te wszystkie rzeczy, które wymagają zrobienia, jak się ma własny biznes. Po drugie, chciałabym, żeby ten kurs dawał mi takie dobre podstawy, żebym mogła zawsze sobie wejść i zobaczyć, ok, tutaj jest o tym, tu jest o tym, żeby wszystko było uporządkowane i żebym znajdowała rozwiązania do problemów, które mi się pojawiają po drodze, jak podróżuję tą ścieżką. I po trzecie, chciałabym, żeby na tym kursie były inne kobiety, które są z mojej bajki i które mogę w każdej chwili poprosić o radę, o feedback, o zdanie i wiem, że one mnie zrozumieją i mogę się dzielić po prostu tym, co się u mnie dzieje z tymi innymi osobami. One się dzielą ze mną. Jesteśmy w tej podróży razem. Nie jestem sama, nie muszę się sama borykać z tym, co się dzieje i tylko w mojej głowie pewne problemy przeżuwać. I chciałabym, żeby był ktoś, kto może być moim mentorem, czyli ktoś, kto jest bardziej doświadczony i przeżył pewne rzeczy i wie w momencie, kiedy jest decyzja, czy się zdecydować między A bądź B i w momencie, kiedy ktoś utknie, co zrobić w danej sytuacji. I niekoniecznie powie mi, zrób to i to, ale po prostu pozwoli mi zobaczyć więcej, po prostu pokazując swoją perspektywę. No i właśnie takim kimś w tym procesie dla Ciebie mogę być ja. I tak, tak to doświadczenie projektuję, żeby właśnie te trzy rzeczy były spełnione. Tak to widzę. Widzisz, tutaj ten filmik jest tak kręcony amatorsko. Reszta filmów będzie kręcona w studio. Jeżeli Ci się podoba to, co powiedziałam, to zapisz się na listę oczekujących albo napisz do mnie maila, żeby dowiedzieć się więcej. Przeczytaj dokładnie wszystko to, co zapowiadam i po prostu dołącz. I 1 września ruszamy w roczną przygodę z Latającą Szkołą.